Najważniejsze, że przeszliśmy pierwszy etap Pucharu Polski, tego okręgowego, no bo taki był cel i takie było zadanie. Wiadomo, może gra nie była jakaś tam fenomenalna, ale tak z doświadczenia niewielkiego wiem, że takie mecze powinniśmy przepychać. Po prostu no, trzeba było to wygrać, wygraliśmy, to się liczy. To nie chodziło o jakiś piękny styl, chociaż wiadomo, fajnie by było, jakbyśmy wygrali różnicą kilku bramek, ale najważniejsze, że jesteśmy w kolejnej rundzie. No na pewno mecz nie należał do najłatwiejszych, ale myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz i z każdą minutą mieliśmy coraz większą kontrolę w tym meczu. Chcieliśmy strzelić w pierwszej połowie bramkę, to nam się udało. Nie stwarzali przeciwnicy jakiejś dogodnej sytuacji, która mogłaby nam zagrozić. Nam się udało to dopiero pod koniec meczu zakończyć, można powiedzieć, ich nadzieję, że mogą jeszcze o coś powalczyć. No i myślę, że ten mecz należał do takich, że musieliśmy przejść dalej. Kontrolowaliśmy mecz, mieliśmy parę sytuacji, dobre sytuacje. Sławek też obronił karny, ważny moment dla drużyny. Cieszę się, że coraz lepiej gram, mogę pomóc drużynie coraz więcej. Możemy jeszcze lepiej zagrać, jeszcze lepiej punktować i po prostu zdobyć punktów jak najwięcej. Myślę, że mogę zaliczyć do udanych ten występ. Były sytuacje gorsze, były lepsze. Najbardziej cieszy oczywiście czyste konto i obroniony rzut karny, więc na pewno będę wspominał ten mecz. Na pewno jesteśmy skoncentrowani, nie zamierzamy przerywać tej pasy. Idziemy po swoje, tylko trzy punkty nas interesują i jestem pewny, że uda to się uzyskać.